ważniejsze niż wszechświat, jest to kolejny temat do którego zainspirował mnie ksiądz profesor Heller pewnie się zdziwicie, ksiądz profesor mnie do czegoś zainspirował ale tak jak wam już mówiłem zwróciłem większą uwagę na księdza Hellera gdy pokonał w debacie, zdecydowanie Daniela Deneta, jednego z wybitniejszych ateistów bardzo przeze mnie lubianego no i później zacząłem oglądać programy Helera, nie czytałem jego książek, ale zobaczyłem sporo programów na YouTube w sieci jakby propagowanych głównie przez centrum kopernik. No i, no i stwierdziłem, że jest to ciekawe, aczkolwiek oczywiście ksiądz Heller no, tutaj przemyca swoją tezę, że Bóg i nauka nie stoją ze sobą w sprzeczności, że Bóg musi istnieć. No i w dalszej perspektywie, czego już nie można wprost wywnioskować z wykładów księdza profesora, że jest to oczywiście Bóg katolicki. No ale, no ale okej, okay, zostawmy to, bo nie chciałem się skupiać jakby na tym wątku, chociaż jest on ciekawy, tylko chciałem nawiązać do jednego z głównych tematów Hellera, profesora Hellera, czyli ważniejsze niż wszechświat. Według profesora Hellera Ważniejsze niż wszechświat, w skrócie ogromnym, bardzo upraszczającym, jest pytanie o cel i sens wszechświata i ludzkiej egzystencji. I jakby do tej refleksji, że istnieje coś ważniejszego niż wszechświat, coś ponad wszechświatem, skłania księdza Hellera to, że prawa fizyki są tak dopasowane, że gdyby przesunąć choć trochę jakieś parametry w prawach fizyki, to cały wszechświat przestałby istnieć. A na pewno nie byłby miejscem, w którym mogłoby powstać życie i człowiek. Ciężko się nie zgodzić. Wystarczy zmienić trochę masę elektronu, wystarczy zmienić trochę masę protonu, wystarczy zmienić trochę wartość siły grawitacji czy elektromagnetycznej. I okazuje się, że powstaje wszechświat, albo nawet nie może powstać, ale załóżmy, że te zmiany nie są aż takie mocne, że powstaje wszechświat, w którym nie może żyć człowiek. Heller bardzo fascynująco opisuje też, jakby. Zmiany fazowe we wszechświecie, czyli że to dopasowanie wszechświata do, do nas, do tego, że my w ogóle istniejemy, to nie jest tylko kwestia tych wstępnych, początkowych praw, ale również ewolucji wszechświata, gdzie pojawiły się kolejne, jakby, elementy trafione jakby w punkt. Gdyby nie trafiły w punkt, to by wszechświat wyglądał o tyle inaczej, że my nie moglibyśmy w nim istnieć. I to jest bardzo ciekawa refleksja, bo. Um, bo Heler pogłębia um, to, co już wcześniej było wiadome, czyli to dopasowanie wszechświata jeden z ważniejszych argumentów teistów, i czyni z tego argument znacznie mocniejszy. Um, nie będę tutaj streszczał wszystkiego dokładnie, ale możecie obejrzeć <laughs> Helerowe, ważniejsze niż wszechświat i inne wokół tego powstałe materiały, a zobaczycie, że jest to bardzo ciekawa, godna uwagi i polemiki refleksja no ja na to mogłem odpowiedzieć w dosyć prosty sposób rzeczywiście pasujemy do wszechświata, bo w nim powstaliśmy natomiast to, że on aż tak bardzo pasuje do nas bez pomocy, bez potrzeby zakładania jakiegoś inteligentnego stwórcy który stworzył wszechświat po to żebyśmy my, my istnieli no więc do tego wystarczy e, hipoteza multiversum czyli wieloświata, wielo wielo wszechświata, yy, która wynika z różnych hipotez naukowych, niektórych niesłusznie zwanych teoriami, z których jedną z atrakcyjniejszych była przynajmniej do niedawna teoria strun. No i w teorii strun yy, wręcz wynik będący wielością wszechświatów jest oczywistością. Chodzi o struny, które drgają na różne sposoby, które kreują różnowymiarowe wszechświaty. Nasz według klasycznej, tej wstępnej teorii strun ma 11, a nie cztery wymiary, z czego te wymiary, których nie znamy, są skurczone, tak? Do struny, są wewnątrz struny, a inne są na zewnątrz, są elementem ekspansji strun. No i ta teoria zakłada, że chociaż istnieje bardzo wiele wszechświatów, według niektórych hipotez, czy też równań tej teorii jest to wielka liczba, ale nie nieskończona, to nie może być tak, że przesuwamy tylko jeden parametr wszechświata, że na przykład zmieniamy masę protonu. Według tej teorii, ze zmiany masy protonu, żeby to pasowało w ogóle do stron, które drgają, wynika przesunięcie wszystkich innych parametrów, tak? Czyli jak zmienia się masa protonu, to musi się zmienić wszystko. No i w tym momencie nadal powstaje wiele wszechświatów, w których nie może istnieć człowiek, i wiele wszechświatów, które istnieją tylko przez chwilę albo nawet nie mogą powstać. Ale powstają też wszechświaty, gdzie to, co uniemożliwiałoby życie, czyli zmiana masy protonu jest jakby yy, no, wspomagane na przykład zmianą siły yy, grawitacji, tak? która wynika jakby z tego samego równania, po prostu gdy przesunie się masę, yy, przesuwa się też parametry rządzące hipotetycznymi gravitonami, prawda? Czyli de facto wcale nie jest tak, że wszechświat jest tak wycelowany w nas. Znaczy jest tak, jeśli przyjąć multiwersum, że istnieje bardzo wiele wszechświatów, w których człowiek mógłby powstać i w których prawa fizyki się różnią od naszych, ale w taki sposób, że całościowo nadal umożliwiają powstanie inteligentnych istot, długotrwających gwiazd i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie ten argument księdza Hellera moim zdaniem pada, chociaż oczywiście Yy, jesteśmy tutaj yy, w dziedzinie hipotez, tak, czyli no, jest to takie trochę bałamutne mówić, że czyż argument powstał lub pada na bazie takiej hipotezy, która yy, służy tylko i wyłącznie jako pewien model myślowy. No ale oczywiście hipoteza teizmu jest uparta na co najmniej równie yy, słabych przesłankach, jeśli w ogóle tak naprawdę jakieś ma poza naszą psychiką, poza naszymi oczekiwaniami, poza tym, że jesteśmy istotami biologicznymi, które oczekują że wszystko powstało po coś i zostało przez kogoś stworzone. Tak? tak? Przypisujemy wszystko sobie. Oczekujemy, że ktoś podobny do nas stoi za wszystkim, skoro wszystko istnieje. Jest to bardzo taka prosta potrzeba, która wynika raczej z naszych ograniczeń mentalnych, ewolucyjnych, a nie z tego, że tak rzeczywiście jest. No więc, czy w przeciwieństwie do księdza Helera Uznałbym, że nie ma nic ważniejszego niż wszechświat? To jest ciekawe pytanie, bo po pierwsze, dla każdego z nas prawie wiele rzeczy jest ważniejszych niż wszechświat w pewnym sensie. Yy, można by je długo wyliczać. No, nasza żona, nasze miłości, dziewczyny, chłopacy, yy, nasze dzieci, nasz dobytek, nasza sytuacja, nawet w, nie wiem, w Sejmie, w Senacie, jeśli mamy, yy, że tak powiem, smykałkę do władzy i do polityki nasze osiągnięcia jako świetnych piekarzy, po prostu nasze codzienne życie dla większości z nas jest ważniejsze niż wszechświat. Mało kto zajmuje się kosmosem tak na co dzień. Mało kto uzna, że odkrycie jakiejś nowej planety, czy zbadanie lepiej pierścieni Saturna jest ważniejsze nie tylko od tego, czy dziecko jest zdrowe czy chore, jego dziecko, ale nawet od tego, co powiedział wczoraj na Twitterze Trump czy Tusk, załóżmy. Prawda? No, to jest smutne oczywiście, zwłaszcza to ostatnie. Ale tak rzeczywiście jest. Oczywiście nie muszę wam mówić, to wynika z bardzo wielu moich materiałów, że wszechświat dla nas powinien być dużo, dużo ważniejszy, gdyż y, naszym domem nie jest tylko planeta Ziemia, ale cały wszechświat. I powinniśmy myśleć o tym, jak zacząć go lepiej poznawać i lepiej osobiście, że tak powiem, odwiedzać jako ludzkość, przynajmniej. Tak? Oczywiście niektórzy ludzie tak myślą, bo inaczej nadal bardzo kosztowna. Y, kosmonautyka nie byłaby możliwa, a jednak y, wielkie państwa i nawet tak małe jak Polska, y, no, łożą jakąś tam drobną część swojego budżetu na badanie kosmosu. no Drobną niestety, wydaje mi się, że powinny łożyć większą, tak, czyli można powiedzieć, że y, jeśli chodzi o dochody państwa i to, na, na co są one przeznaczane, to wszechświat jest bardzo nieważny, chociaż nie jest zupełnie pomijany. Y, no moim zdaniem, jeśli ludzkość ograniczy się tylko do tego, co jest pragmatyczne, praktyczne i tuż przy Ziemi, to wymrze albo popadnie w dekadencję, w degenerację. Gdy ktoś się nie rozwija, również to dotyczy cywilizacji, to więdnia i mamy wiele przykładów w historii. A poza tym brak ekspansji w kosmos oznacza, że no w końcu coś zmiecie planetę Ziemię, to znaczy życie z niej, a my nie będziemy mogli nic na to powiedzieć, bo będziemy tylko na, na ziemi. Także tutaj mm, niejako godzimy się z tym. Być może część bardziej rozsądnych osób czeka na jakieś wielkie przełomy technologiczne, żeby to, co dzisiaj wydaje się szaleństwem, jeśli chodzi o koszty i nakład pracy, za jakiś czas było bardziej e, możliwe do uwierzenia, do sfinansowania. I tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się, że, że to tak trochę nie działa, że trzeba próbować, a później pod wpływem tego, że coś osiągamy, no pewne technologie tanieją, tak? Dopiero wtedy to się staje tańsze. Na razie nasze próby wyjścia w kosmos są jednak zbyt nieliczne, żeby mm, wpływało to bardzo znacząco na ograniczenie kosztów tego, chociaż no, powstają prywatne przedsiębiorstwa, chwała im za to, bo to jest bardzo ambitne z ich strony, że, że w ogóle się tym zajmują. No, które próbują pobić, jeśli chodzi o praktycyzm, niezawodność ceny wielkich molochów państwowych w ekspansji, w zdobywaniu kosmosu, w poznawaniu lepszego wszechświata. No więc są ludzie, dla których wszechświat jest ważny. Nie wiem, czy najważniejszy, ale na pewno ważny. Tak? I, I bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie takich ludzi więcej, że będzie nas więcej, bo ja też się taką osobą czuję. Bardzo małą, ale jednak, również bardzo zapatrzoną w gwiazdy i wszystkim Wam to polecam. No ale oczywiście tak bardziej filozoficznie, bardziej uniwersalnie, I tutaj zapalę sobie papierosa, żeby podkreślić filozoficzność tego stwierdzenia, bo taki archetypiczny filozof, którego ja pamiętam, to jest Szwajcar palący farkę w tramwaju w latach tam 50 załóżmy. Nie wiem, kto to był, który to był, tych filozofów, ale, ale, ale takie zdjęcie wpadło w, m, mi do głowy i nie chcę zejść. Ehm, no więc, w jakimś sensie, oczywiście, wszechświat jest dla nas najważniejszy. Nie ma nic ważniejszego niż wszechświat, bowiem zarówno nasze dzieci, dzieci nasze matki, nasi kochankowie i kochanki yy, są wszechświatem. Również pałac prezydencki, jeśli ktoś ma ambicje, również obszar geograficzny, którym chce rządzić jako prezydent, czy ktoś tam, również Towar, jakim chce handlować, również środki, jakie chce zarabiać, jeśli dla kogoś ważniejszy jest biznes od eksploracji kosmosu. No to wszystko oczywiście jest wszechświat. Również wymyślone religie, to też jest wszechświat. Ja nie mówię, że we wszechświecie istnieją naprawdę bogowie, siwa, jezus itd., itd. ale no, ze wszechświata wziął się taki pomysł. To my, dzieci wszechświata, wyrośli najpewniej w ogniu niedoglądanej przez nikogo ewolucji naturalnej. No, mamy takie ograniczenie mentalne, które być może czasem bywa naszą siłą, inspiruje nas do różnych rzeczy, chociaż to nieprawda, najprawdopodobniej, że wyobrażamy sobie jakiegoś wielkiego tatę, wielkiego przywódcę, wielką mamę, wielką przywódczynię, czy jakieś gremium, radę plemienną, mega supergwiazdą, jeśli ktoś jest politeistą. No i, no i wierzymy, że tak powinno być. Wielu z nas to wierzy, wielu z nas tego oczekuje, nawet jeśli się laicyzują na zachodzie to bardzo łatwo ulegają innym new age'owskim podszeptom szaleństwa, drogi od rozumu. Ale nawet pomysły na to, nawet wymyślenie Boga Siwy, nawet wymyślenie Jezusa, czy Jahwe, czy Allaha, to wszystko bierze się ze wszechświata, tak? Bo wymyślają to dzieci wszechświata, będące cząstkami tego wszechświata, czyli ludzie, na bazie doznań przeżyć przygód, które, których Doświadczyli we wszechświecie z uwagi na bodźce wszechświatowe. Czyli wszystko, co nas otacza, my sami, jest wszechświatem. Również informacje, które zawieramy, również nasz sposób myślenia, nasze myśli to wszystko jest wszechświatem. Czyli mamy taki pełen monizm. Wszystko jest tym. tak trochę jak w indyjskich starych filozoficzno-religijnych tekstach. Co oczywiście Hindusów cieszy, niektórzy bardzo zręcznie, równie zręcznie jak ksiądz profesor Heller, tylko w inny sposób, w innym stylu. Potrafią połączyć naukę z religijną, yy, mistyką i metafizyką. No ale moim zdaniem nie trzeba tego łączyć. Wręcz przeciwnie, to zubaża naszą wizję wszechświata, gdyż wizja, gdzie nie mamy jakby takich tradycyjnych, łatwych rozwiązań, że ktoś musi za tym stać, ktoś musi tu być, jest znacznie ciekawsza, odważniejsza prowadząca dalej w nieoczekiwane strony. Do faktu tą drogą idzie nauka. prawda? Nauka sobie nie mówi, a nie szukajmy już dalej, to jest dziwne, ale po prostu Bóg to stworzył i to takie jest. Nie. Nauka idzie dalej no i w ten sposób odkrywa teorię względności, że czas jest jednym z wymiarów przestrzeni, jest całkowicie powiązany z, z masą, z grawitacją, z energią. To jest niesamowite, prawda? No, kto by pomyślał wcześniej? Żadna Żadne święte teksty, najbardziej nawet poetyckie i piękne od strony artystycznej, no nie mogły wpaść na to, że wielka masa powoduje zwolnienie czasu, prawda? Zmianę przyspieszenia, inaczej mówiąc, tak? Jest to niesamowite, tak? I na to by nikt nie wpadł. Również nikt, tworząc religijne teksty, nie wymyślił tak bardzo ambitnych, dziwacznych i szalonych rzeczy, jakie się dzieją w skali najmniejszej nam znanej. W skali kwantów, cząstek i kwantów. To jest też bardzo ciekawe i pokazuje, że gdy nie wyjaśniamy sobie na skróty różnych rzeczy, bo Bóg to stworzył, bo ktoś musiał to stworzyć, dlatego to jest, odpowiedzi są znacznie ciekawsze i prawdziwsze, jak się okazuje. Ale inna rzecz to cel, prawda? Poczucie celu. No, większość religii. Wchodzi na płaszczyznę egzystencjalną i tłumaczy ludziom, że jeśli będziecie się modlić do tego Boga albo do tej bogini, w zależności od religii, albo do tych bogów, albo do tych bogin, to wtedy y, będziecie mieć lepiej. Pójdziecie do raju, albo szybciej pójdziecie do raju, y, y, ominą was y, wcielenia, szybciej doznacie nirwany albo mokszy. Nirwana jest w hinduizmie, moksza w buddyzmie, albo y, w obydwu tych religiach e, będziecie mieć lepsze wcielenie, prawda? Bez znajomości rytuałów i bogów, naszych bogów, bo nie tych obcych, chociaż może to trochę pomaga, ale mniej są też tacy bardziej liberalni wierzący, którzy uważają, że jak ktoś wierzy w fałszywych bogów, ale szczerze, to i tak jest bliżej tych wszystkich fajnych rzeczy, obietnic, niż ktoś, kto nie wierzy w ogóle żadnych bogów. Są takie głosy. E, mają sobie jakąś taką powiedzmy wewnętrzną logikę, tak, tak można stwierdzić, chociaż y, zapominają o tym, ale to może i dobrze, że zapominają, że najbrutalniejsze, najkrwawsze wojny znane ludzkości często wybuchały właśnie między wyznawcami różnych religii, po części z uwagi na to, że każdy z tych wyznawców chciał, żeby jednak y, jego religia okazała się tą jedyną, tą prawdziwą, tą niezbywalną. Tak? No, ale dobrze. Więc, taki światopogląd teistyczno-politeistyczny, światopogląd religijny, pozwala y, umieścić we wszechświecie jakąś odpowiedź na pytanie o cel naszej ludzkiej egzystencji. Natomiast, wszechświat bez Bogów, taki jaki najpewniej jest, y, nie odpowiada na to pytanie. Nie mówi nam, co mamy robić, jaki jest sens naszej egzystencji. Nie ma tu żadnej wskazówki. Poza tym, że chcemy żyć w większości. Że musimy coś jeść, że musimy spać, prawda? Że być może altruizm ma sens, prawda? Bo to jest pewne przystosowanie po części, że ludzie nie mordują się nawzajem natychmiast, tylko współpracują i można to rozwijać. A można też rozwijać rywalizację o obszary, o terytoria i tak robią jacyś skrajni nacjonaliści i inni tego typu ludzie, yy, którzy uważają, właśnie, że mapa, flaga, yy, przestrzeń geograficzna to są jedna z najważniejszych rzeczy, które nadają sens i cel ludzkiej egzystencji. No, to oni właśnie idą w stronę tego, a nie w stronę bądźmy wszyscy razem, pomagajmy sobie nawzajem, bo jesteśmy ludźmi, bo mamy podobne doświadczenia, doznania, bo jesteśmy inni, ale też podobni. Należymy do jednego gatunku, więc prawdopodobnie większość z nas wie, czym jest cierpienie, większość z nas wie, czym jest radość, czym jest smutek. Mamy empatię i tą empatię możemy użyć dla okrucieństwa. Tak, kat, który kogoś torturuje, też potrzebuje empatii, żeby rozumieć. Jak najbardziej tej osobie zaszkodzić, jak zadać jej największy ból, ale też empatia może służyć do tego, żeby wczuć się w tą drugą osobę i próbować jej pomóc. Po co? Żeby pójść do raju, żeby e, uniknąć nieprzyjemnych wcieleń albo w ogóle wszystkich wcieleń? Nie, nie po to. Po to, żeby e, czuć się lepiej, tak? Żeby e, właśnie mając ten swój krótki biologiczny czas na planecie Ziemia, E, zrobić w tym czasie coś dobrego dla innych. Taka pozytywnie rozumiana empatia, nie empatia kata, tylko normalnego człowieka e, zdrowego, no po prostu pomaga mu też czuć się lepiej, czuć się dobrze. Przeświat, w którym i społeczeństwo, w którym my możemy zrobić coś nawet drobnego, co pomaga innym, no jest w różnych sytuacjach milszym miejscem. Czy istnieją oprócz tego jakieś ważniejsze cele, yy, które by były równie atrakcyjne jak te przygotowane przez religię, jeśli chodzi o wszechświat? No to zależy, zależy, co uznać za atrakcyjne. Na pewno, moim zdaniem, piękniejszym celem jest odkrywanie zagadek kosmosu, których wciąż jeszcze trzeba bardzo dużo. Nie wiemy, jak wiele, nie wiemy, czy za tym wszechświatem nie ukażą nam się inne wszechświaty, które będziemy mogli badać. Może się okazać na przykład, że gdy sformułujemy wreszcie teorię wszystkiego, tak zwaną, teorię unifikacji, teoria strun ma być też takim, jest kandydatką na coś takiego, no to w tym momencie możemy właśnie odkryć wpływ innych wszechświatów na nasz wszechświat, prawda? Że prawa naszego wszechświata są zaburzone, że tak powiem, przesunięte w stosunku jakby do takiej równowagi przez to, że mamy jakieś tam sąsiedztwo. No i to by było bardzo ciekawe i to by pokazywało, że po odkryciu. Naprawdę istotnym, jakim jest stworzenie teorii unifikacji, opisującej to, jak dokładnie funkcjonują podstawowe prawa fizyki. Nie tyle, że zaczynamy się zajmować drobniejszymi sprawami, bo to żeśmy już rozwiązali, ale zaczynamy badać kolejne wszechświaty. No i tutaj teoria strun pokazuje, że próbując odpowiedzieć właśnie na pytanie o nasz wszechświat, próbując stworzyć teorię wszystkiego, jeśli chodzi o nasz wszechświat, no, od razu wyszło jej, że żeby ta teoria była prawdziwa, musi istnieć wiele wszechświatów. Wracając do księdza Hellera, on odrzuca tą hipotezę, skłaniając się raczej ku Penrose'owi bodajże, który preferuje no, dla mnie taki bardzo abstrakcyjny, też ciekawy poetycki model, gdzie po prostu nieskończoność staje się skończona poprzez swoją wielkość, długość, że potęgowanie nieskończoności sprawia, że Rozpływa się i pozwala za, zajść nowemu początkowi. Czyli to by była taka hipoteza, bardzo trudna do wyjaśnienia na bazie wzorów, tak naprawdę, i trudna do takiego rzeczywistego zrozumienia, gdzie nie ma żadnej wielości wszechświatów. Jest tylko nasz wszechświat, który po pewnym czasie ekspanduje w nieskończoność, i przez to pojawia się potencjał na polu pozornej pustki, która też jest spełnią, można by tak powiedzieć. Pojawia się potencjał powstania nowego wszechświata, i ten nowy wszechświat powstaje. Nie jest to ten sam wszechświat, który się skurczył i rozszerzył, są też takie hipotezy. Nie jest to powtarzalny wszechświat. To Hinduizm ma taki śmieszny religia śmieszną koncepcję cykliczności, tak? że co jakiś czas wszystko zaczyna się od nowa z drobnymi jakby zmianami, ale bardzo drobnymi. No więc. Opowiem Wam jeszcze to w hinduizmie, bo czasem w religiach pojawiają się ciekawe intuicje. Mówiłem o tym już pewnie w jakimś miejscu, ale no, na przykład jednym z najciekawszych eposów hinduistycznych jest Ramayana. Nie będę jej streszczał mówiłem o tym, ale jest tam epizod, gdzie Bóg Małpa, Hanuman, leci na lankę, gdzie zły demon Rakshas czy też raczej Asur Rawana, więzi Sitę, małżonkę Ramy, głównych bohaterów. No i Rama, żeby dowieść Sicie, że Hanuman, który umie latać, jest jego posłańcem, i żeby ją pocieszyć, że wkrótce przybędzie i ją uwolni, daje Hanumanowi pierścień. No i w trakcie lotu nad morzem, które dzieli Indię od lanki a tak naprawdę to było napowietrzne miasto, no ale nieważne, no, nad czymś. Jest wiele wersji tych mitów. Hanuman gubi pierścień. Wpływa do wody, szuka go, szuka, 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 aż w końcu trafia do, gwo, do groty, gdzie pewien starzec, morski starzec, morski dziad, nie wiem jak to powiedzieć, tryton, o, tak by się powiedziało w mitologii grecko-rzymskiej, no, wita go i Mówi mu, że może mu pomóc, tak? Ee, Hanuman mówi, zgubiłem pierścień. Pierścień bardzo ważny, pierścień mojego przyjaciela, który muszę pokazać Cicie, żeby mnie poznała, że jestem jego posłańcem. A ten indyjski tryton mówi mu: nie martw się, wejdź, wybierz sobie jeden z nich. I nagle pojawia się spokój zasłany tysiącami tych pierścieni. No i Hanuman bardzo zdziwiony mówi, że chciałbym wziąć ten prawdziwy. Na co Starzec mówi, wszystkie są prawdziwe. Wszechświat się odradza i odradza ciągle i ciągle, i w różnych scenariuszach tego odradzającego się wszechświata yy, przelatujesz i gubisz te pierścienie. W większości przychodzisz do mnie i odbierasz, ale czasem zapominasz o tym, nie wiem dlaczego, i tu masz właśnie ten zbiór pierścieni zapomnianych przez Ciebie podczas eonów powtarzających się wszechświatów. Czyli, jak widać, ten wszechświat się powtarza na różne sposoby, bo nie zawsze Hanuman ten pierścień. Bierze ze sobą. Jest to koncepcja religijno-poetycka, no ale to tak właśnie można sobie wyobrazić taki ściśle kurczący się i rozszerzający się wszechświat, który rzeczywiście się odtwarza dokładnie taki sam. Gdyby prawa fizyki były bardzo ustalone, gdyby nie było w nich elementu przypadku, co na razie wydaje się oczywiste, że musi być, ale jeśli dojdziemy do tego, że fizyka kwantowa ma drugie dno, polegające między innymi na tych skurczonych wymiarach, albo na narzutowaniu innych wszechświatów na nasz wszechświat, to by mogło się okazać, że to, co pozornie jest przypadkowe, wcale nie jest. No to wtedy rzeczywiście mogłoby być tak, że gdyby wszechświat się skurczył, to rozszerzając się ponownie byłby prawie identyczny, że my byśmy też znów powstali. Niedokładnie tacy sami, jak w tym micie indyjskim. Jest to bardzo ciekawe. No i... Czy takie rozważania odpowiadają na sens i cel wszechświata? No nie do końca, ale pogłębiają naszą ciekawość, sprawiają, że chcemy wiedzieć więcej, poznawać, rozwijać się. I być może właśnie ta cisza wszechświata, ta cisza gwiazd, to ciągłe pytanie zawieszone w kosmosie, ale nie pytanie o to, czy istnieje, czy nie istnieje Bóg. Moim zdaniem są znacznie ciekawsze pytania, na przykład chociażby o tą cykliczność. Tak. E no, to, to właśnie jest wartość, to jest cel i sens. Być może nie każdemu z nas wydaje się to atrakcyjne, ale być może właśnie do tego, żeby coś takiego, co nie jest zamknięte, co nie jest obietnicą, a tylko szansą, żeby to nam się wydało cenne, ważne, bardzo sensowne i spełniające jakby udrękę naszej egzystencji, rozwiązujące jakiś żal, poczucie osamotnienia, lęk przed nicością. No to może trzeba trochę nad sobą pracować. No i o tym między innymi bardzo pięknie mówił Daniel Dennett, którego jednak ksiądz profesor Heller, przynajmniej w Krakowie, pobił w dyskusji. Więc dlatego ja powiedziałem słów parę. Nie mówili do końca o tym samym, ale też nie do końca nie o tym samym. Po prostu skierowali się na bardziej filozoficzny poziom, bardziej dookólny, nie wprost. Ale jak ktoś się trochę interesuje filozofią, ja. Interesują się bardzo sceptycznie dodajmy. Yy, no, to wtedy też będzie miał wiele przyjemności z obejrzenia tego, tego materiału, który jest po angielsku tam. Nie wiem, czy tam są, może są polskie litery już dodane, możliwe, że są, tak? Już ja oglądałem to chyba po angielsku, później chyba ktoś dodał napisy. No, nieważne. W każdym bądź razie yy, być może ważniejsze niż wszechświat okaże się to, że jest wiele wszechświatów. Taki jest wniosek z mojej dyskusji, z, z mojej dzisiejszej wypowiedzi. Zapraszam do dalszych programów, naszych materiałów i do oglądania racjonalista TV. Do zobaczenia.